ostatni dzień kursu pierwszej pomocy mieliśmy symulację masowego wypadku. Na nagraniu słyszymy, jak brzmi syrena i widzimy, jak członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej zbierają się w remizie, aby jak najszybciej udać się na miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy. Podczas gdy jeden ze strażaków gasił pożar, komendant straży przydzielał ludzi do udzielania pierwszej pomocy. Jedną z poszkodowanych była Ewelina, która znajdowała się w rowie. Widzimy, jak ja dokonuję badania urazowego na poszkodowanej w celu określenia obrażeń, jakie zaznała w wypadku. Dobra, gdzie ta lina? Poczytam. Chodź do mnie. Dobra, jest rana brzucha. Dobra. Oddycha, nie oddycha? Oddycha. Zdana brzucha, klatki piersiowej, obojczyk nie jest złamany, ale jest tutaj... Proszę? Magda, przynieś drugą torę. Jest zraniona i ma na górę. Dobra! W tym samym czasie Amadeusz chodził między poszkodowanymi i przypisywał im kolor, w zależności od tego, jak nagle potrzebowali pierwszej pomocy. Poszkodowany dostaje status czerwonego. Zaznacz mu na czole czerwoną kreskę. Do ewakuacji z pierwszym tym. Obok w krzakach Asia z Wiktorią robiły wywiad sample na poszkodowanej w celu ustalenia tego, co się wydarzyło i określenia stanu poszkodowanego. Okej, okay, a chorowała cię sami na coś, albo jest przewlekła choroby? Co pani jadła ostatnio? Jakby cię bolało, to mogę, okej? Dalej w wysokiej trawie znajduje się Majka, Szwedka i Emelka, które zajmują się Kaliną i Patrycją. Majka cały czas dba o komfort psychiczny poszkodowanych w międzyczasie, gdy są opatrywane. A co jej się stało? Jak ty do Kaliny? Zaraz. Już? Boli mnie ta ręka! No, może delikatnie! Boli! Głowa! Boli! Czy masz co głowę? Boli! Nie ma nic innego. Zobaczcie, skręgłeś, bo nie wiem, czy trzeba stabilizować. Okej. Chyba nie mamy gaz. Właśnie, skręgłeś się. Kalina! Kalina odezwij się! Ona odpoczywa po prostu. Wiesz? Ale czemu ona odpoczywa? Niech się odezwie. A jak ma przecięte policzki, to chyba... Obok znajdują się dwie poszkodowane. Jedna nieprzytomna z urazem głowy i ciałem obcym w nodze oraz druga, która jest skołowana przez wypadek. Nie ma tak. Jeszcze skojarzamy się, nie, że nie ma już żadnych wybuchów. To nic, wyspać z tym właśnie wybuchami. Tutaj Kamil z Szymonem zajmują się poszkodowanym, a za nim Nikola z Klaudią dbają o termoizolację poszkodowanej, podczas gdy czekają na nosze. Delikatnie ją podniesiesz. Ostrożnie. Halo! Ostrożnie, okej, nadal je przyłożę. I odróżnię jej bardziej drogie od zachowania. Spokojnie. I tak, włożnie się trzymać najlepiej. Dziewczyny starają się ustabilizować prawdopodobnie złamaną nogę poszkodowanej, która straciła przytomność. Po tym, jak udało nam się wyciągnąć Ewelinę z rowu, byliśmy w stanie wykonać pełne badanie urazowe. Jest. Ej, bierzemy ją tam, na ten szpital polowy. Bo tu nie jest szpital polowy, szpital. Zostawili nam ją tutaj. Masz rękawiczkę? Ej, słyszycie? W tym samym czasie Amelce i Madzi udało się odrzucić Kalinę i pomagają jej teraz w drodze do szpitala polowego. Thank you.
Co się stało? Co się stało? Tak na gorąco, na żywo jesteśmy. Nie pamiętam nic, byłam z Patrycją, było boom i nie ma nic już teraz. Skąd jesteście? Z Mielca. Masakr. A gdzie żeście były? Na ognisku? Nie. Dobrze, chodź. Chodź do cienia i usiądź. Jestem... Co się stało? Dobrze. Może tu do cienia. Zielony tam, Jacek. Jak się czujesz? Stabilnie, dobrze. Dobra, usiądziemy sobie tutaj, dobra? Gdy udało nam się zebrać wystarczającą ilość osób, przenieśliśmy Ewelinę, aby medycy mogli się nią zająć. Piątek jak wszedł. Cztery osoby. Raz, dwa, trzy. Ściągniecie ją, bo potrzebujemy nosu. Tak. Wszyscy gotowi? Tak. Na moje trzy. Raz, dwa, trzy. O. Słyszysz mnie? Halo, pobudka. Halo. Dzień dobry, wypadki 24. Co się pani stało? Co się pani stało? Proszę pana, Rodo, proszę pana. Jeden krótki wywiadzik. 24. Proszę bardzo. Nie zwolnią, jak nie będę miał z nią wywiadu. Proszę pana, utrudnia pan to. Przepraszam, nie wolno. Starania Oliwii i strażaków pokazują, jak trudne jest wyciąganie osoby poszkodowanej z rowu i jak ważna jest komunikacja, żeby uniknąć pogorszenia się stanu poszkodowanej. Oliwika, nikogo nie przemierzyłem, bo poszkodowany. Nikt nie pamięta. Cztery osoby. Na głowę, głowa mówi. No i czemu nikt głowę nie stabilizuje? No to nie stabilizuje. Cały czas masz trzymać głowę. Oliwia. Na trzy. Raz, raz, dwa. Dwa, trzy. Nie, ty Krzysztof, cały czas musisz głowę trzymać. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz są. Magda, przód. Fajnie. Głowa. Pomogłem Kamilowi i Szymonowi upewnić się, że poszkodowany nie doznał urazu kręgosłupa, po czym pomogliśmy mu wstać i doprowadzić go do medyków. Wypadki 24.pl, co się stało? Dobra. Pani się odsunie! Proszę powiedzieć, co się stało? Pomagamy kamerę! Kawałek dalej dziewczyny przeczesują pole w poszukiwaniu poszkodowanych. Dziewczyny znalazły poszkodowanych i pomagały im się udać do szpitala polnego. Między poszkodowanych zasłon na szczęście był Amadeusz, który uratował go swoją charyzmą. On nie miał żadnych urazów, jeśli chodzi o złamanie kończy, bo jest oparzony na twarzy. Był w stanie przyjść do tam, teraz omdał. No. Weź nie robi, idź z nimi normalnie. Okay? Daj się im pomóc. Świetnie. Nie jesteś w stanie. Dasz radę. Wierzymy w ciebie. Płacz. Dzwoniły się nasze, ekipa była w stanie przetransportować ostatnią poszkodowaną, po czym symulacja dobiegła końca. Dobra, Dominika mówi, na ile podnosimy i kiedy. Dobrze. Nie z tej strony. Dobra, ja mówię na trzy. Raz, dwa, trzy. Góra. No tam, tutaj chodź. Jak było? Cudownie. Fajnie. Kolej. Ja bym się chciała przejechać. A mogę przejechać? Chcesz się przejechać? Tak. Poproś. A mogę? Jak było szatka? Było bardzo dobrze. Było bardzo dobrze. Mnie zagły piłki. 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 Chichiny aparat.
Nie poradzisz. Pomachajcie, zanim zrobi zdjęcie. Na sam koniec chciałem podziękować harcerskiej grupie ratowniczej z Rzeszowa oraz strażakom z remizy w Rzechowie za mile spędzony czas.